To już powoli staje się chorzowską tradycją. Władze miasta, przedstawiciele służb mundurowych, chorzowskich instytucji i stowarzyszeń oraz zwykli mieszkańcy Chorzowa przed świętami ustroili miejską choinkę. Trochę się napracowałam do nocy, żeby ją zrobić na czas. To jest wszystko ręcznie robione. Bombka była tworzona wspólnie z dziećmi. Razem na zajęciach tworzyliśmy ją. Przy okazji tego przekazywaliśmy sobie wartości świąteczne, takie jak przyjaźń, miłość i wzajemna akceptacja. Pomysł narodził się gdzieś tydzień temu, ale dzisiaj ją z kolegą stworzyliśmy na lekcji, no i w środku są słodycze. Duża jest ta bombka, no. Styropanowa bombka z logiem naszego gimnazjum. Zrobiła ją nasza pani z matematyki. Wykorzystała do tego geometryczne po prostu rzeczy, tutaj takie na przykład są trójkąty. Uczestniczymy w tym wspaniałym dniu, a korzystając z okazji oczywiście chciałbym życzyć wszystkim wesołych świąt, przede wszystkim spokojnych, z całymi rodzinami przy pięknej wieczerzy. Życzę przede wszystkim bezpiecznych świąt, bo to jest najważniejsze, no i żeby i ten rok był, święta były spokojne i przyszły rok był tak spokojny, jak były ostatnie kilka lat. Jedno spotkanie już za nami. Wigilię też organizujemy, wigilię dla samotnych na obiekcie Morisu, także święta już czuć na obiektach Morisu już od tygodnia. No, jest to taki fajny czas, bo możemy go spędzić z rodziną, a na co dzień to mamy inne dzieci pod opieką, więc też przyjemna praca, jeżeli ktoś się na to zdecydował i pracuje. No ale jednak święta mają swój klimat, są niepowtarzalne, inne niż te codzienne szare dni. To jest nasz kolor, chociaż podobno obracamy się w kierunku maczenty, czyli takiego koloru przełamanego różem, ale ja myślę, że jesteśmy rozpoznawalni właśnie z tego koloru. Jeden z rodziców powiedział, pani to na pewno będzie wiedziała, co z tym zrobić, w związku z tym przydało się i takie przyda się w naszym MDK-u, robią furorę na różnych zajęciach, wszystko nam się przydaje w MDK-u, w związku z tym przydasiowa bombka MDK-owska i stowarzyszenia na skrzydłach motyla. Nie mamy teatralnych scen w tym momencie, tylko raczej z serca płyną nasze życzenia, no ale niestety też zespół artystyczny w święta pracuje, bo 26 oczywiście są w gotowości, no i pomagamy innym ludziom świętować, tak żeby mogli przyjść do teatru i oglądać spektakl u nas. Co najbardziej podoba się w świętach chorzowskiemu Fleszowi? Święta to, że wszyscy mogą się razem spotkać i ogólnie porozmawiać przy wigilijnym stole. Chociaż jak już wcześniej pan powiedział, zapraszają też gdzieś tam na wigilię dla samotnych osób, także też fajnie, bo jednak nie będą do końca sami, bo będą mogli razem posiedzieć. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałem wam serdecznie życzyć błogosławionych, ciepłych, rodzinnych, wspaniałych świąt, aby te święta były takim przeżyciem i zapamiętane na kolejny rok, który mam nadzieję będzie obfitał wiele radości, szczęśliwości i zdrowiu dla wszystkich. Wszystkiego dobrego.